Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Kim są mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni? 26 maja wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. W lokalu wyborczym oprócz członków obwodowej komisji wyborczej możesz spotkać również mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Obserwują oni pracę komisji wyborczych, do których zostali wyznaczeni na każdym etapie wyborów, zarówno przygotowania głosowania, samego głosowania, jak i ustalania jego wyników oraz sporządzania protokołów. W dniu wyborów mogą rejestrować pracę obwodowych komisji wyborczych, ale tylko przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania. Dodatkowo mężowie zaufania mogą zgłaszać uwagi do protokołu głosowania i być przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do komisji wyborczej wyższego stopnia. Mąż zaufania to wyborca wyznaczony przez komitet wyborczy. Nie może on być na przykład kandydatem w wyborach ani członkiem komisji wyborczej. Jeśli chcesz zostać mężem zaufania, zgłoś się do wybranego komitetu wyborczego. Obserwator społeczny musi spełniać te same warunki, co mąż zaufania. Wyznacza go zarejestrowane stowarzyszenie lub fundacja, których celem statutowym jest troska o demokrację, prawa obywatelskie lub rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli chcesz zostać obserwatorem społecznym, zgłoś się do takiej organizacji.